Jesteśmy po ostatniej sesji nagrań Symfonii Hamburskiej Karla Filipa Emanuela Bacha. Arte dei Sonatori, Symfonia Hamburska Karla Filipa Emanuela Bacha, dwa instrumenty klawiszowe, klawesyn i fortepiano. Wszystko to w studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego. Nagrania to ten czas taki szczególny dla muzyków. Nagrania to praca bardzo inna niż wykonywanie utworów na koncercie. Taka praca, która umożliwia poznanie repertuaru, poznanie utworów od podszewki. Podczas nagrań zwykle jest czas na to, żeby rozpracować myśl kompozytorską. Symfonie Karla Filipa to takie utwory, które są niezwykle gęste, pełne i pomysłów, i emocji, i także myśli konstruktorskiej, takiej architektury, która jest niezwykle precyzyjna. Mimo tego, że celem tych utworów, a może właśnie ich celem jest poruszać słuchacza. Mam nadzieję, że to, co udało nam się osiągnąć, będzie poruszające i dla Państwa. No ja tutaj. Dzień dobry, witam. No dobrze, wspięliśmy się na nasze 8000 sztuki, przynajmniej dla mnie. Trudne utwory bardzo, ale warto było to zrobić. Świetna przygoda, bardzo wymagające. Jestem bardzo ciekaw efektu. Nawet nie powiesz, nie pokazuję tego. Pięknym jest to, że właśnie realizuje się życiowe marzenie Arka. Zawsze chciał dokonać nagrań z muzyką Karla Filipa Emanuela Bacha. I jesteśmy ogromnie wdzięczni, że ta wielka rzecz właśnie się wydarza. Muzyka ta stała się nam bardzo bliska i myślę, że chcielibyśmy, żeby również stała się naszym idiomem, swego rodzaju wizytówką tego właśnie zespołu. Patrzę w nuty, może po raz ostatni dzisiaj. I marzę sobie, że to nagranie da mi szansę usłyszenia wszystkiego, co ta wspaniała partytura zawiera. A jednocześnie mam ogromną nadzieję, że nawet ja sam nie będę wiedział, jak to jest napisane. Jest to fantastyczna muzyczna poezja w wieku oświecenia.